Spółka Nvidia stała się rynkowym symbolem sektora sztucznej inteligencji. Jej produkty i usługi są dziś absolutnie niezbędne do tego, żeby świat technologii rozwijał się dalej. Firma założona w 1993 roku w Kalifornii jako jedna z nielicznych przekroczyła niedawno magiczną barierę wyceny $1 biliona. Według wielu to zbyt dużo, a wycena jest mocno przesadzona. Według innych sztuczna inteligencja to rewolucja porównywalna z początkami, z wejściem w życie internetu i wielka szansa dla Nvidii na zostanie największą spółką świata. Jak niewielka firma założona przez Tajwańczyka Huanga Zhenshanga weszła do 5 największych firm świata i czy faktycznie ma przed sobą taką wielką przyszłość? Na czym dokładnie zarabia Nvidia i gdzie są jej przewagi? Na dokładnie te pytania będę szukał odpowiedzi w tym odcinku DNA Rynków. Ja nazywam się Piotr Cymcyk i serdecznie zapraszam. Firmę Nvidia założyło w 1993 roku 3 inżynierów. Początkowo wszystkie swoje pliki nazywali na początku skrótem NV od słowa Next Version. Potrzeba znalezienia prawdziwej już faktycznej nazwy firmy doprowadziła ich do szukania słów, które zaczynają się od tych liter NV. Stanęło na skróceniu łacińskiego Invidia, które oznacza zazdrość i stąd też te zazdrości niepatrzące oko w logo firmy. Tworząc już spółkę, zauważyli, że przyszłością komputerów jest tak zwany Hardware Acceleration Computing, czyli wykonywanie pewnych elementów obliczeniowych za pomocą wybranych komponentów całego systemu, dzięki czemu praca samego komputera bardzo mocno przyspiesza. Bez tego nie byłoby chociażby realne tworzenie trójwymiarowych gier komputerowych, które dziś są fundamentem całego gamingu. Nvidia jako biznes jest głównie przedsiębiorstwem typu Fabless Manufacturing, co oznacza, że zajmuje się ona projektowaniem i sprzedażą. Samo tworzenie produktów zleca już innym wyspecjalizowanym podmiotom, jak na przykład dla Taiwan Semiconductor Manufacturing, a następnie jeszcze innym firmom zleca montaż i testowanie. Skupienie się na projektowaniu i sprzedaży mocno obniża koszty funkcjonowania i wprost podbija rentowność całej firmy, a ta jest naprawdę imponująca i od lat rośnie. Marża operacyjna, pomimo gigantycznego wzrostu skali działalności biznesu, trwale przekracza 30%. No, niejedna firma mogłaby takiej marży pozazdrościć. Jeszcze do 2020 roku głównym i najważniejszym elementem funkcjonowania dla Nvidii był gaming. Komputery, laptopy, konsole, wszystko to wymagało i dalej wymaga procesorów graficznych, a większość z tych procesorów graficznych była bezpośrednio od Nvidii. Były one również swojego czasu masowo wykorzystywane do kopania kryptowalut. Jeśli chodzi o cały rynek indywidualnych procesorów graficznych, czyli takich niezintegrowanych już z całym sprzętem, jak na przykład ma to miejsce w laptopach, no to Nvidia od lat bije konkurencję na głowę. W zasadzie jedynym jej rywalem w tym zakresie jest spółka AMD, ale patrząc pod kątem udziału w rynku, no to i tak ciężko nazwać to prawdziwą rywalizacją. Nvidia od lat utrzymuje swój udział na poziomie około 80%. Gaming i krypto to jednak dla Nvidii przeszłość. Od 2021 roku ogromnie na znaczeniu zaczął zyskiwać tak zwany segment Data Center, który wprost związany jest ze sztuczną inteligencją. Cała oferta Data Center jest skierowana do klienta i konsumenta, który chce wykonywać właśnie zadania związane ze sztuczną inteligencją i niezwykle już wydajnymi obliczeniami, które zdecydowanie przekraczają nawet zapotrzebowanie wynikające z takiego klasycznego gamingu. Nvidia to bardzo rzadki przypadek spółki, która w ciągu ostatnich dekad funkcjonowania załapała się na niemalże wszystkie najbardziej modne tematy w świecie technologicznym. Najpierw na dynamiczny rozwój świata gamingu, potem na dynamiczny rozwój świata krypto, a teraz na dynamiczny rozwój świata sztucznej inteligencji. No ja nie znam innej spółki, która tak celnie trafiałaby w każdy
najbardziej modny segment technologiczny w ciągu ostatnich 20 lat historii. No i te efekty tego trafiania są jednoznacznie widoczne na kursie Nvidia. Nvidia debiutowała 22 stycznia 1999 roku po około $12 za akcję. W międzyczasie po drodze dokonała 5 splitów akcji, żeby cena pojedynczej pozostała w miarę przystępna dla standardowego inwestora. No dziś cena już po tych splitach zbliża się i tak do $500 za akcję, co oznacza ponad 120 000% stopy zwrotu od debiutu na giełdzie właśnie w tym 1999 roku. Innymi słowy, każdy $1000 zainwestowany 25 lat temu warty byłby dzisiaj ponad 1,2 miliona dolarów. Droga Nvidia do $1 biliona kapitalizacji nie była jednak jakoś wybitnie krótka. To 7. spółka w historii całego amerykańskiego rynku, której się to udało, no a zajęło jej to dokładnie 24 lata, 4 miesiące i 8 dni. Stosunkowo długo w porównaniu na przykład z taką Metą, Teslą czy Google. Meta zrobiła ten wynik w rekordowym czasie, w lekko ponad 9 lat. Tyle, że to Nvidia operuje dziś de facto na najszybszym rosnącym rynku na świecie. Światowy segment półprzewodników w 2022 roku wart był około $600 miliardów, a do 2030 roku prognozuje się jego wzrost do około 1,5 biliona dolarów. No daje to prawie 12,5% rocznego tempa wzrostu wartości całego rynku, no ale szacunki te były tworzone jeszcze przed dynamicznym rozwojem sektora sztucznej inteligencji, który to zaczął się na przełomie 2022 i 2023 roku. Wartość światowego sektora sztucznej inteligencji z kolei, gdzie Nvidia obecnie króluje, w 2022 roku szacowana była na około 135 miliardów dolarów, ale już w 2030 prognozowana jest na 1,7 biliona dolarów. Daje to szacowane tempo wzrostu wartości całego rynku na absurdalnym wręcz poziomie 37% rocznie. No ja nie znam dziś szybciej rosnącej na świecie branży, a spora część tej branży będzie potrzebowała usług data center. Tych samych usług, które dziś właśnie dają kursowi Nvidia piąty bieg. No nie powinno więc też dziwić, że wzrost wartości rynku data center już szacowany jest także na abstrakcyjne 34% rocznie do 2030 roku, z $33 miliardów do ponad $350 miliardów. To właśnie data center i cała sztuczna inteligencja będzie głównym silnikiem wzrostu dla akcji Nvidia w ciągu najbliższych 20 lat. Nvidia jest dziś liderem całego segmentu data center i ja nie widzę powodu, dla którego miałaby raptem zacząć istotnie tracić udziały w tym rynku, w którym już teraz ma udziały mocno przekraczające 50% całego tortu do podziału. A gdyby tak się stało, to mówimy o potencjale wzrostu przychodów tylko z tego tytułu do poziomu ponad $150 miliardów rocznie. A do tego dochodzą przecież wciąż segmenty gamingu, czy na przykład rozwijający się segment automotive, czyli motoryzacyjny, który na dziś jest tylko kroplą w morzu przychodów. Mówimy więc tutaj o spółce, która ma naprawdę realny potencjał do zwiększania swoich przychodów przez najbliższą dekadę o ponad 35% rocznie, a do tego dalej utrzymuje wysokie marże i jest praktycznie kompletnie wolna od jakiegokolwiek zadłużenia. W połowie 2023 roku Nvidia może się wydawać inwestorom droga, ale rynek nie wycenia tutaj wyników za 2023 czy za 2024 rok. Wycenia tutaj szansę na powstanie absolutnie nowego lidera dalszej rewolucji technologicznej. A biorąc to pod uwagę, Nvidia wcale taka droga w połowie 2023 roku może się nie wydawać. Półprzewodniki w dalszym ciągu uważam za czarnego
białego konia całej tej dekady, o czym zresztą pisałem już niemal 2 lata temu, w 2021 roku. Obecnie do tego konia dołącza drugi koń, czyli sztuczna inteligencja, a wszędzie swoje macki ma dziś Nvidia. Nie będę w ogóle zaskoczony, jeśli za kilka lat to właśnie firma Huang Zhenshanga będzie największą spółką na świecie. Zainwestować w Nvidia albo w ogóle cały sektor sztucznej inteligencji można na przykład za pośrednictwem brokera Freedom24, który jest partnerem tego odcinka. Poza Nvidia znajdziesz tam również miliony innych instrumentów finansowych, a ponadto, jeśli nawet jeszcze nie wiesz w co zainwestować, ale nie chcesz, żeby twoje środki traciły na wartości, to we Freedom24 można również ulokować swoje niezainwestowane środki na specjalnym koncie oszczędnościowym, gdzie oprocentowanie się sięga 3% w skali roku. Dzięki temu, nawet jeśli na coś czekasz ze swoją gotówką, to i tak nie tracisz. A więcej o Freedom24 i ich ofercie można znaleźć już bezpośrednio w naszej recenzji tej platformy. Dodatkowo, zakładając konto we Freedom za pomocą linka, którego znajdziecie w opisie tego filmu, także wspieracie nasz kanał, za co już teraz serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Daj mi znać w komentarzu, co Ty sądzisz o spółce Nvidia i czy faktycznie uważasz, że ma szansę stać się tą największą spółką na całym świecie. A jeśli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć guzik subskrybuj i kliknąć ikonkę dzwonka. Dzięki temu dostajesz wszystkie informacje o nowych odcinkach na bieżąco, a ja będę zadowolony, myśląc, że te materiały Ci się podobają i że chcesz ich jeszcze więcej. Na sam koniec chciałem też serdecznie zaprosić Cię do wersji Premium DNA Rynków, gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski i zagranicy można znaleźć, przeczytać i wykorzystać do, mam nadzieję, lepszych i bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Pokazuję tam też swoje własne 2 prywatne portfele inwestycyjne prowadzone na realnych moich własnych oszczędnościach i tylko na prawdziwych transakcjach. Jeden jest długoterminowy, drugi krótkoterminowy, więc niezależnie od tego, jakim typem inwestora jesteś, na pewno znajdziesz coś dla siebie, tak samo jak dla siebie znalazło już coś ponad 660 inwestorów, którzy są z nami na co dzień i na co dzień komunikują się też z nami i wymieniają opiniami o rynku na specjalnym zamkniętym serwerze na Discordzie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to tutaj dokładnie znajduje się link, który jest też w opisie tego filmu, gdzie wystarczy wejść i wszystkie dodatkowe informacje sobie doczytać. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.